za piękny dzień! A może pójdę zobaczyć, co robią smurfy? Nudzi mi się tutaj samej. Stale te same zabawki. Ciekawe, co robi Ważniak. Cześć, Ważniaku! Co robisz? A uczę się! Nie przeszkadzaj mi! A nie chcesz ze mną iść się pobawić? Nudzi mi się samej w domu. Przecież powiedziałem, że się uczę. Nie mam teraz czasu. Stale to samo. No cóż, może malarz będzie miał dla mnie chwilę. Cześć, malarzu! O, witaj, smurfetko! Jaka dzisiaj jesteś piękna! Dziękuję, malarzu. Ty zawsze jesteś taki miły dla mnie. A powiedz mi, co teraz robisz? Maluję, jak zawsze. A nie chciałbyś się ze mną pobawić? Albo pójść chociaż na spacer? Strasznie mi się samej nudzi. Nie mogę teraz, smurfetko, aczkolwiek jakbyś chciała, mogę cię namalować. Ojeju, chcesz zrobić mój portret? Dobrze. No dobrze, wobec tego stanę na tyle tego zielonego horyzontu, abyś się ładnie komponowała z zielenią współczesnej wiosny. A to znaczy, że gdzie mam stanąć, bo nie do końca rozumiem. Zaraz cię ustawię. O tak, tak, jeszcze troszeczkę w prawo. Tak będzie idealnie. Dobrze, teraz nie ruszaj się. O dobrze, tak jest idealnie, nie ruszaj się. Ja długo jeszcze? No dopiero zacząłem, nawet jeszcze nie skończyłem konturów. Malarzu, ale się już trochę zmęczyłam. Smurfetko, no, malowanie wymaga poświęceń. Nie możesz się ruszać, bo nie będę mógł cię namalować. Malarzu, nie chciałam cię urazić, ale już mi się to znudziło i wszystko mnie boli. Wiesz co, namaluj sobie może te drzewka. Ja chyba niekoniecznie chcę mieć swój portret. Jak sobie życzysz, smurfetko, aczkolwiek jeśli byś kiedyś chciała nadrobić dzisiejsze nadrobić dzisiejszy brak w uwiecznieniu twojego wizerunku, wtedy zgłoś się do mnie. Dobrze, na pewno, jeśli będę chciała, to się zgłoszę, ale na razie to chyba niekoniecznie. Trzymaj się, malarzu, pójdę zobaczyć, co słychać u reszty smurfów. Cześć, co robisz? Ha, cześć, smurfetko, zostałem chemikiem. Chemikiem? A co to jest chemik? Chemik to taki zawód, bardzo ważny, ale też bardzo niebezpieczny. Stworzyłem substancję, która może zabić Gargamela. Ojeju, naprawdę? Ale może nie zabijajmy go, to takie trochę niemiłe. Ha, przemyślę to. Zawsze też mogę stworzyć substancję, która sprawi, że Gargamel zacznie nas ubóstwiać. To by był lepszy pomysł, chemiku. Wtedy na pewno robiłby, co byśmy chcieli. No i mielibyśmy w końcu kotka, takiego miłego, którego by można było głaskać, przytulać, ale by było fajnie. Ha, w sumie masz rację, smurfetko. Zamiast zabijać smurfa, zmienimy go. Tylko muszę teraz pomyśleć nad nową recepturą. Przepraszam cię bardzo, ale muszę wracać do pracy. No nie, sama mu podrzuciłam ten pomysł i teraz nie będę miała się z kim bawić. Może pójdę do piekarza. Cześć, piekarzu, jesteś bardzo zajęty? O, witaj, smurfetko. Tak, wypiekam chleb. Jak to wypiekasz chleb? Przecież już jest po południu, a chleb piecze się z rana. Tak, według dawnej receptury chleb wypieka się w środku nocy, tak żeby był bardzo świeży na sam świt. Ale teraz z biegiem czasu chleb wypieka się też w południe, żeby był świeży na kolację. Aha, no szkoda, ale przynajmniej będzie smaczna kolacja. To nie przeszkadzam ci. Miłej pracy.
O, dziękuję, Smerfetko. Dla Ciebie przygotuję specjalny chleb w kształcie serduszka. O, dziękuję, piekarzu. Trzymaj się. Do zobaczenia. O, no nie, no. Do domu nie wrócę. Tam jest nudno. O, Magik. Witaj, Magiku. Co robisz? Czaruję. Wow, a znasz jakieś magiczne sztuczki? No pewnie, że znam. A jaką byś chciała zobaczyć? A umiesz wyciągnąć królika z kapelusza? No pewnie, przecież to podstawowa sztuczka, uczona na pierwszej lekcji magii. Dobra, to pokaż. Abrakadabra, królik znikł, nagle pojawił się fikumik. O-o, Smerfetko! Smerfetko! Ups, Smerfetko! Gdzie jesteś, Smerfetko? Ops, o nie, chyba musiałem coś pomylić. Smerfetko! Jak podobał Wam się filmik, to kliknijcie lajka. Jak chcecie, żeby wiedzieć o nowościach na kanale kochamzabawki.pl, naciśnijcie subskrybuj. W komentarzach też możecie pisać Wasze propozycje na filmiki. Ja teraz się spieszę, bo muszę poszukać zaklęcia, które przywróci Smerfetkę. Chyba coś pomyliłam. Trzymajcie się. Cześć! Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Pozdrawiam Was. Ewa.